ten sposób dotarliśmy do głównej części naszego nabożeństwa, do kazania Słowa Bożego. Jak się orientujecie, dzisiaj będzie to kazanie trochę inaczej wyglądało. Będziemy śpiewać jako kwartet i zapraszam teraz do rozpoczęcia moich kolegów o zajęcie miejsc i wszyscy wspólnie zaśpiewamy pieśń, która będzie mówiła o tym, jak Bóg w naszym codziennym życiu troszczy się o nas i prowadzi nas. Zapraszam wszystkich do śpiewu razem z nami. Oczywiście lepiej się śpiewa stojąc. Pomóż mi w doświadczeń ciężkiej chwili, obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Dzień po dniu przez radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Drogi nasz Panie, wielbimy Twoje imię. Dziękujemy Ci za tą przepiękną możliwość być tutaj, w domu, gdzie zawsze jest wielbione imię Twoje. Być uczestnikami tego nabożeństwa. Prosimy, Panie, ażebyś swoją obecnością dzisiaj zaszczycił nas, żeby po tym nabożeństwie czuliśmy się lepiej, żebyśmy dostali skrzydła wiary, które uniosą nas do Ciebie. I spraw, Panie, żebyśmy na co dzień zawsze mogli rozpowszechniać wokół siebie tą
świętą atmosferę, którą Ty darzysz nas. Amen. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce, nie mające pasterza. Czy byliście kiedyś zmęczeni, utrudzeni, tak po prostu życiem? Myślę, że nawet nie powinienem zadawać takiego pytania, bo trudności, utrudzenie, utrapienie zostały przypisane człowiekowi wtedy, kiedy pojawił się grzech. Pan Bóg powiedział: w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, w mozole żywić się będziesz. Ale słyszeliśmy przed chwilą czytany tekst z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału, że Jezus widzi nasze utrudzenie i smutno mu i użala się nad nami. Taki zmęczony człowiek może się potknąć, a w konsekwencji upaść. Może podjąć złą decyzję. Może zmęczony machnąć na wszystko ręką, może nie wytrzymać. Jaką radę daje nam Biblia? Otwórzmy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, i pomyślmy o pierwszych trzech wierszach. W trzecim wierszu czytamy następujące słowa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. O czym myślisz, będąc utrudzonym? Czy o tym, że inni mają lepiej? Czy o tym, że jestem taki biedny, że już chyba gorszej sytuacji nie może być? Apostoł Paweł radzi: o tym, co w górze jest, myślcie. Tego, co w górze jest, szukajcie. Pomyśl o Jezusie, który to wszystko przeżył. To wszystko, co ciebie męczy. Pomyśl o Jezusie, który cię rozumie, który ci współczuje. W drugim wierszu tego 12 rozdziału czytamy kolejną radę. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Biblia Gdańska mówi: patrzcie na wodza. Jakiego Jezusa widzisz? Są różne wizerunki. Czy widzisz tego ukrzyżowanego? Czy Jezusa zwyciężającego szatana? A może małego, narodzonego w żłóbku? Albo tego, który wędruje wśród ludzi? Albo przychodzącego w chwale na obłokach? Te wszystkie obrazy są prawdziwe. Ale czy widzisz też Jezusa martwiącego się twoim zmęczeniem, twoim utrudzeniem? W Psalmie 68 i w 20 wierszu czytamy, że On codziennie dźwiga ciężary nasze. W myśleniu i patrzeniu potrzebna jest też wytrwałość. O tym czytamy w pierwszym wierszu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Apostoł Paweł nawiązuje tu do biegu, do wyścigu, który nie wystarczy rozpocząć. Trzeba go dokończyć. W którym miejscu jesteś? Na początku? W środku?
chcesz zrezygnować z tego biegu, będąc utrudzonym? Popatrz na wielki obłok świadków biegnących obok, na tych, którzy już są na mecie, na lidera, na Jezusa Chrystusa. W 10 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy: wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Apostoł Jakub z kolei pisze: bądźcie cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Ciężko w życiu może być też od bagażów, od problemów. Bagaż może utrudniać myślenie, patrzenie. Dlatego apostoł Paweł proponuje: złóżcie z siebie wszelki ciężar i grzech, który was usidla. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. No ale ktoś powie: współczucie to dobra sprawa, ale ja potrzebuję konkretnej pomocy. Pan Jezus powiedział: ja i Ojciec mój aż dotąd działamy. Pan Jezus działa. I to, co najważniejsze, dokonał już na krzyżu Golgoty, bo Bóg działa kompleksowo i całościowo chce rozwiązać przyczynę naszej niedoli, naszego utrudzenia, czyli sprawę grzechu. W drugiej księdze Kronik, w 16 rozdziale, w 9 wierszu czytamy bardzo ciekawą myśl. Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy całym sercem są przy Nim. On działa. On nie tylko współczuje. On chce nam pomagać. O tym Jezusie, Stworzycielu, Odkupicielu, chcemy dzisiaj śpiewać. O Jego obietnicach. Chcemy, abyście utrudzeni myśleli o Jezusie, patrzyli na Jezusa. Chcemy wzmocnić waszą wytrwałość, śpiewając o Bożych obietnicach. A co ze złożeniem ciężarów? Tu jest pewien problem, bo każdy musi to zrobić indywidualnie. Złóż te ciężary u stóp krzyża. Wpuść Jezusa do serca i patrz na Niego. Niech twoje życie będzie pieśnią przynoszącą Mu chwałę. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Widzieć chcę ciągle te pełne szczęścia twarze, wciąż chwalące swojego Zbawcę. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Jakaż miłość łączy nas, gdy w harmonii trwamy wciąż, gdy wznosimy serca w górę, tam gdzie Bóg. Nie ma miejsca na tej ziemi, gdzie szczęśliwszym można być. Cieszę się w rodzinie Bożej, jestem ja. Tak wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się
wraz z Chrystusa ludem. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Widzieć chcę ciągle te pełne szczęścia twarze, wciąż chwalące swojego Zbawcę. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Gdy dwóch lub trzech spotyka się, by nieść Twórcy chwały pieśń, między nimi duchem swoim jest nasz Pan. Nie ma słodszej społeczności od tej, którą Pan nam dał, gdy możemy w gronie dzieci Bożych być. Tak wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Widzieć chcę ciągle te pełne szczęścia twarze, wciąż chwalące swojego Zbawcę. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. A gdy przyjdzie Chrystus Pan i gdy wezwie dzieci swe, święci z wszystkich krajów wejdą w Ojca dom. Cóż to będzie za spotkanie u stóp tronu Pana chwał? Jakaż radość będzie dana wszystkim nam. Tak wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. Widzieć chcę ciągle te pełne szczęścia twarze, wciąż chwalące swojego Zbawcę. Wielką mam radość, gdy mogę gdzieś spotykać się wraz z Chrystusa ludem. A gdy przyjdzie Chrystus Pan i gdy wezwie dzieci swe, święci wszystkich krajów wejdą w Ojca dom. Czy myślisz o tym spotkaniu, gdy jesteś zmęczony, utrudzony? Jaką pieśń zaśpiewasz u stóp tronu? Czy twoje życie jest pieśnią narzekania czy wdzięczności? Apostoł Jan ujrzał w wizji, że wszystkich ludzi połączyła w niebie pieśń, której treścią było podziękowanie. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc. Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam. I z woli Twojej zostało stworzone, godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę.
i moc. Ponieważ na krzyżu oddałeś swe życie, wszystkich ratujesz Ty sam. I z woli Twojej zbawienie nam dałeś, godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc. Ponieważ Ty przyjdziesz po wierne swe dzieci, tak obiecałeś Ty sam. I z woli Twojej zabierzesz nas w górę, godzien jesteś wziąć cześć. Od czego rozpocząć przygotowania do tego niebiańskiego chóru? Bo sądzę, że wszyscy tam się wybieramy i wszyscy chcielibyśmy zaśpiewać w tym wspaniałym chórze u stóp Pana. Planując rzeczy zbyt wielkie, usprawiedliwiamy się. Nie miałem pieniędzy, nie miałem czasu, nie miałem możliwości. Zacznijmy więc od małych rzeczy, od odrobiny miłości, od uśmiechu, który podarujemy ludziom wokół nas, żonie, sąsiadowi. Ognia żar potrafi jedna iskra, a ciepło ma wnet ten, kto blisko jest ogniska. Tak żar miłości Bożej obejmie wszystkich raz, gdy innym podam serce me, tą iskrą stań się sam. Jak cudną wiosna jest, gdy się zielenią drzewa i kwitnie zboża łan, i każdy ptak pieśń śpiewa. Tak miłość Boża ciągle odradza się wśród nas, więc oddaj się miłości tej, sam spróbuj jak w niej żyć. I Tobie życzę też miłości, którą dał mi Pan. Polegaj na nim wciąż, jak mnie, tak Tobie dawniej dział. Chcę śpiewać o tym wszędzie i ludziom zanieść wieść, że Pan miłości przyjmie, więc Jemu służyć chcę. Pomimo rozsiewania miłości i radości w życiowej wędrówce spotykamy burze i sprawy, z którymi nie dajemy sobie rady. Pan Jezus woła: pójdź do mnie, wierz, w moich objęciach będziesz miał przedsmak nieba. Objęcia Jezusowe, z
z ufnością rzucam się. Tak blisko przy mym Zbawcy, o niebie tylko śnię. Pasterskim głosem woła: pójdź do mnie, pójdź i wierz. Uciszę serca burzę, smutkom położę kres. Objęcia Jezusowe z ufnością rzucam się. Tak blisko przy mym Zbawcy, o niebie tylko śnię. W objęciach Jezusowych nie zaznam mąk ni dwóch. Wśród pokustego świata strzeże on moich dróg. Z nim wolny od marności i od mych grzechów skaz, dążę wciąż do wieczności z narodem Bożym. Objęcia Jezusowe z ufnością rzucam się. Tak blisko przy mym Zbawcy, o niebie tylko śnię. Aby sen o niebie stał się realny, Pan Jezus przyszedł nauczyć nas miłości. Będąc na ziemi, miał tyle ważnych spraw. Nauczanie, odpieranie ataków nieprzychylnych ludzi, uzdrawianie. A jednak zauważył utrudzenie ludzi i użalił się. Jest mu przykro również dzisiaj, gdy widzi Twoje zmęczenie, Twoje zmartwienie, Twoje utrudzenie. Jest mu przykro, bo kieruje się miłością. Warto dla jednej miłości żyć, troszczyć się o nią stale. Prawdziwym szczęściem może być życie ku Bożej chwale. Miłość jedyna jest, miłość nie zna granic. Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca, wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie. Życiu nadaje treść, każdego zrozumie. Warto swe życie Bogu dać, jak bukiet polnych kwiatów. Nietrudno będzie potem stać, z uśmiechem śpiewać światu. Miłość jedyna jest, miłość nie zna granic. Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca.
wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie, życiu nadaje treść, każdego zrozumie. Warto w nieznane nawet iść, gdy drogę mgła zasnuwa, idąc przez radość i przez krzyż, wiedzieć, że Pan Bóg czuwa. Miłość jedyna jest, miłość nie zna granic. Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca. Wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie, życiu nadaje treść, każdego zrozumie. Na drodze naszego życia spotykamy mgły. Przechodzimy przez ciemne doliny, z lewej góry niemożliwości, z prawej góry przeciwności. Przed nami wzgórza trudności. Idziemy po grudzie, potykamy się o kłody, ciemno. Pasterza nie widać, ale jego laska i kij, te znaki są ze mną. One mnie pocieszają. Ścieżkę czarny padnie cień, serce złamie brzemię smutku. Nie upadaj, bo w niebiosach Pan Twój w noc i w dzień z wielką troską strzeże Cię. Jak spoza chmur przebija promień słońca, tak jak po burzy błękit nieba lśni, tak Jezus Pan, wspaniały Twój obrońca, wśród życia burz pomoże zawsze Ci. Lody zimy topi zawsze ciepły wiosny wiew, ziemię znów do życia budzi. Złotym ziarnem znów dojrzewa każdy zboża łan, bo nad wszystkim czuwa Pan. Jak spoza chmur przebija promień słońca, tak jak po burzy błękit nieba lśni, tak Jezus Pan, wspaniały Twój obrońca, wśród życia burz pomoże zawsze Ci. Niechaj się nadziei płomień w Twoim sercu tli, ufaj przyrzeczeniu Ojca. On swą świętą dłoń wyciąga, aby pomóc Ci. Daj Mu serce, duszę swą. Jak spoza chmur przebija promień słońca, tak
jak po burzy błękit nieba lśni. Tak, Jezus Pan, wspaniały Twój obrońca, wśród życia burz pomoże także Ci. Pan Jezus chce nas przeprowadzić przez życiowe burze. Czy jest Twoim Panem od kłopotów, czy od całego życia? Co to za wspaniała perspektywa? Król chwały może być moim królem, ale on czeka na nasze wyznanie. Królu mój, królu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie. Jestem Twój, jestem cały, Twoim każde me tchnienie. Jestem Twój, jestem cały, Twoim każde me tchnienie. Chcę się wyrzec wszystkiego, co do Ciebie nie zbliża. Chcę wśród ludu mojego głosić moc Twego krzyża. Chcę wśród ludu mojego głosić moc Twego krzyża. Oto jestem, mój królu, na Twe czekam rozkazy. Nie znam ofiar ni bólu, chcę je spełnić bez zmazy. Nie znam ofiar ni bólu, chcę je spełnić bez zmazy. Pomyśl o kimś bliskim i zadaj mu pytanie. Czy masz miejsce w swoich planach, w swoim życiu dla Jezusa? Ale miejmy też świadomość, że takie pytanie ktoś nam zadaje. Masz miejsce dla Jezusa, Zbawcą Twoim On być chce. Do drzwi serca Twego puka, otwórz więc Mu serce swe. Oddaj serce Jezusowi, oddaj wolę duszy swą. On odrodzi Cię od nogi, przemaj świeżo swoją krew. Miejsce masz dla próżnych rzeczy, tylko dla Jezusa. Nie. Pomyśl, jak Ci ma w swej pieczy, oddaj więc Mu serce swe. Oddaj serce Jezusowi, oddaj wolę duszę swą, a On od
odrodzić je odnowi. Przelej świeżo swoją krew. Nie masz miejsca dla Jezusa, który dziś chce zbawić cię. Nie odkładaj więc do jutra, jeszcze dziś mu oddaj się. Oddaj serce Jezusowi, oddaj wolę, duszę swą, a On odrodzi cię odnowi. Przelej świeżo swoją krew. Pan Jezus użala się nad nami. Przykro mu, że musimy żyć w świecie grzechu. Daje też nam konkretną pomoc. Raz jeszcze zacytuję tekst z Księgi Kronik. Wodziłem oczyma po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy całym sercem są przy mnie. Pan Jezus mówi, zaniosłem Twój krzyż, krzyż win i grzechów na Golgotę. Sam nie dałbyś rady. Bóg chce raz na zawsze rozwiązać sprawę naszego zmęczenia, utrudzenia. Chrystus Pan, mój Zbawiciel, za mnie swe oddał życie, abym wraz z Nim przebywać mógł wśród rajskich pól. Krew, co grzechy me zmyła, z Jego ran się sączyła. Czy wolno mi odrzucić Jego świętą za okup, który sam mnie On złożył. Wszystko, co mam, to On mi dał. On stworzył mnie. Dziś serdecznie mnie prosi, bym do Niego się zwrócił, serce Mu oddał, do końca życia wiernym był. Głos ten wszędzie dziś słychać, do drzwi serca dociera. Czyś gotów już otworzyć je i wpuścić mnie?
złożył okup, pomaga nam, przygotował wspaniałą przyszłość. Dzięki wielkiej miłości, łasce, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Boga, który nas z sobą pojednał. Chociaż już dziś doświadczamy nowego życia w Chrystusie, marzę o kraju bez trosk i zmęczenia. Cudownie lśni, marzę o nim na ziemi co dnia. Myślę, że Jezus moje tam i wnet miejsce w nim, z ilu gwiazd będzie korona ma. Mnóstwo gwiazd będzie lśnić na koronie mej tam. Mnóstwo gwiazd będzie zapłatą mi. Innym wskazać, gdzie Pan, to życiowy mój cel, to jest treścią mych marzeń, mych dni. Gdy ja z nimi tam wraz wdzieję szatę jak biel, ileż gwiazd będzie zapłatą mi. Mnóstwo gwiazd będzie lśnić na koronie mej tam, gdy ja stanę przed nim w końcu dni. Gdy mnie wzbudzi mój Pan i da wieczność mi sam, mnóstwo gwiazd będzie zapłatą mi. Ojciec stoi na progu i woła: wracajcie, dzieci. Przygotowałem wam piękny dom, szatę, koronę. A żebyście nie zbłądzili, przyjdę po was. Nam potrzeba wytrwałości. Uchwyć się dłoni poprzedników, a sam podaj dłoń innym. Wkrótce spotkamy się z naszym Panem. Szybko mija czas, ucieka dzień za dniem. Z każdą chwilą bliżej cel. Wkrótce przyjdzie Pan, zakończy bój ze złem. W górę zabierze dzieci swe. Spotkam Go wkrótce, On chwyci moją dłoń i wprowadzi w nieba drzwi. Spotkam Go wkrótce, będziemy śpiewać pieśń. Bracia i siostry, będę tam. Razem z nami stań, czekajmy Pana wraz. Nieśmy cześć Królowi chwał.
żyjąc w Jego łasce darmo danej nam. Panu posłuszni trwajmy w Nim. Chodźmy do nieba, tam radość wieczna trwa. Będzie tam Zbawiciel nasz. Spotkamy Pana, będziemy śpiewać pieśń. O, jakże bliski już ten czas. Spotkam Go wkrótce, On chwyci moją dłoń i wprowadzi w nieba drzwi. Spotkamy Pana, będziemy śpiewać pieśń. O, jakże bliski już ten czas. Drogi przyjacielu, czy zdążysz? Ojciec jest już gotowy. Zapłacił za nasze długi. Troszczy się o nas. Ma dla nas miejsce. Czy masz miejsce dla Jezusa? Czy wędrujesz każdy dzień z Jezusem? Czyś gotowy już? Pełen szczęście dzień to będzie, gdy nasz Jezus zjawi się, gdy wiszących zbudzi z grobu Jego głos. Wszystkich zbierze, co tu żyli w prawej wierze, tylko z Nim i da w niebie wieczną radość, szczęśliwy los. Gdy Pan wiernych swoich zwoła, gdy Pan wiernych swoich zwoła, gdy Pan wiernych swoich zwoła, to ja będę z Nim. Każdy człowiek zda rachunek życia swego, sądu dzień, tam zapłaty odda wszystkim niebios Pan. Jedni w ciemność, drudzy w światłość, do żywota wejdą bram. Tam, gdzie Jezus jest jedno i czysty, wejdą łam. Gdy Pan z wiernych swoich zwoła, gdy Pan z wiernych swoich zwoła, gdy Pan z wiernych swoich zwoła, tam i ja na wieki w niebie będę z Nim. Drogi Jezu, przyjdź już rychło i zbaw tęskną duszę mą i daj ufać mi, jak dzieci, słowom Twym. Żeś mnie wyrwał z tego świata i za własność przyjął swą, że mnie wiedziesz tam, gdzie jesteś, wierzyć śmiej. Gdy Pan wiernych swoich zwoła, gdy Pan wiernych swoich zwoła, gdy Pan wiernych swoich zwoła, czy Ty będziesz z Nim? Drogi przyjacielu, czy wyobrażasz sobie, jak to będzie w domu? W domu Ojca, bez zmęczenia, bez utrudzenia. Pan Jezus też nie będzie się martwił naszym stanem, ale zje z nami uroczystą kolację. Muzyka.
do mej ojczyzny tęsknię, gdzieś za chmurami tam, gdzie śpiewy anielskie piękne, gdzie nasz Pan, gdzie cudne speł się podwoje, gdzie proch trząśniemy już z naszych nóg, gdzie Jezus da dziedzictwo swoje, gdzie nasz Bóg, gdzie cudne speł się podwoje, gdzie proch trząśniemy już z naszych nóg, gdzie Jezus da dziedzictwo swoje, gdzie nasz Bóg. Do mej ojczyzny tęsknię, gdzieś za chmurami tam, gdzie śpiewy anielskie piękne, gdzie nasz Pan. Naprzód do mej ojczyzny zdążam i z wiarą mijam ten cudny świat, gdzie zło i grzechy wszystkie zwiążę, Zbawca brat. Naprzód do mej ojczyzny zdążam i z wiarą mijam ten cudny świat, gdzie zło i grzechy wszystkie zwiążę, Zbawca. Umiłowani bracia i siostry, chcieliśmy wzmocnić waszą wytrwałość. Chcieliśmy kolejny raz pomyśleć o Jezusie, popatrzeć na Niego. Chcemy wraz z apostołem Pawłem cieszyć się z tego, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Już nadchodzi ten dzień, gdy Jezus przyjdzie po tych, którzy się z Nim pojednali, którzy Mu zaufali. Jak słodko dziś brzmi w naszych uszach dobra wieść, gdy wędrówki dobiega już kres, że wkrótce nadejdzie ten upragniony dzień i Zbawiciel pojawi się tu. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. O, jaki to czas, gdy otworzą groby się i gdy śmierć już utraci swą moc. Gdy, Panie, Twój lud, który kiedyś wielbił Cię, ze snu wstanie, zakończy się noc. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. Tam wszystkich zgromadzi na wieki Jezus Pan, pieśni chwały wzniesiemy tam wraz. Zbawionym ze wszystkich stron świata Pan Bóg da dom na wieki i szczęśliwy czas.
już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. Amen, aleluja, niech zawsze w sercach brzmi, wkrótce wszyscy możemy tam być. Czekajmy, czuwajmy, dla Bożej żyjmy czci, a już wkrótce będziemy z Nim żyć. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. Podziękujmy Panu za te wspaniałe obietnice. Powstańmy do modlitwy. Nasz Ojcze i Panie, który jesteś wielki i wspaniały, dziękujemy, że troszczysz się o nas, że widzisz nasze utrudzenie i że nam pomagasz. Dziękujemy za wspaniałe obietnice, które nas podtrzymują w tej pielgrzymce. Chcemy jak najszybciej spotkać się z Tobą. Czekamy, abyś przyszedł po nas. A póki co, obdarz nas swoją łaską, sprawiedliwością, miłością, abyśmy mogli się tym dzielić, abyśmy mogli wzajemnie się wspierać. We wszystkim bądź uwielbiony. Amen.